Zbigniew Herbert, Potęga smaku. Pani profesor Izydorze Dąbskiej. To wcale nie wymagało wielkiego charakteru. Nasza odmowa, niezgoda i upór. Mieliśmy odrobinę koniecznej odwagi, lecz w gruncie rzeczy była to sprawa smaku. Tak, smaku, w którym są włókna duszy i chrząstki sumienia. Kto wie? Gdyby nas lepiej i piękniej kuszono, słano kobiety różowe, płaskie jak opłatek, lub fantastyczne twory z obrazów Hieronima Boscha, lecz piekło w tym czasie było jakie? Mokry dół, zaułek morderców, barak, nazwany Pałacem Sprawiedliwości, samogonny Mefisto w leninowskiej kurtce posłał w teren nuczęta Aurory, chłopców o twarzach ziemniaczanych, bardzo brzydkie dziewczyny o czerwonych rękach. Zaiste, ich retoryka była aż nazbyt parciana. Marek Tuliusz obracał się w grobie. Łańcuchy tautologii, parę pojęć jak cepy, dialektyka oprawców. Żadnej dystynkcji w rozumowaniu. Składnia pozbawiona urody koniunktywu. Tak więc estetyka może być pomocna w życiu. Nie należy zaniedbywać nauki o pięknie. Zanim zgłosimy akces, trzeba pilnie badać kształt architektury, rytm bębnów i piszczałek, kolory oficjalne. Nikczemny rytuał pogrzebów. Nasze oczy i uszy odmówiły posłuchu. Książęta naszych zmysłów wybrały dumne wygnanie. To wcale nie wymagało wielkiego charakteru. Mieliśmy odrobinę niezbędnej odwagi, lecz w gruncie rzeczy była to sprawa smaku. Tak, smaku. Który każe wyjść, skrzywić się, wycedzić szyderstwo. Choćby za to miał spaść bezcenny kapitel ciała. Głowa. Witam Was bardzo serdecznie. Jest to pierwszy harc, który jest skierowany dla wędrowników. Oczywiście, jeśli harcerze chcą dołączyć się do tej inicjatywy, mówię o starszych harcerzach, to jest na przykład zastępowi, i uczestniczyć też w tym harcu, to serdecznie zapraszam. Przed chwilą przeczytałem Wam wiersz Zbigniewa Herberta, Potęga smaku. Na tym właśnie będzie polegał harc. Po kolei. Ubieramy się w sposób, który według nas jest elegancki. Organizujemy sobie wiersz. Jeden wiersz, który albo jest naszym ulubionym wierszem, albo jest jednym z naszych ulubionych wierszy. Uruchamiamy kamerę, bądź kamerkę telefonów, czy aparatu fotograficznego i nagrywamy czytanie wiersza. Oczywiście, żeby nie było to samo czytanie, następnie o tym wierszu coś opowiadamy. Minuta, dwie, jeśli ktoś chce więcej, to gorąco zapraszam. I zachęcam. Opowiadamy, dlaczego ten wiersz jest dla nas ważny, dlaczego nam się podoba, co dla nas znaczy. Następnie weźcie ten film, jeśli ktoś może i chce zrobić to w domu, to może go zmontować, a następnie wysłać do mnie. Ja z tych filmów już zmontuję trochę większy film, a potem wyślemy go na nasz kanał środowiska w postaci kompilacji czytania wierszy przez wędrowników oraz ich omawiania. Żeby nie pozostać dłużnym w tym harcu, wszak też jestem wędrownikiem, omówię wiersz, który czytałem na początku. Jak już wspominałem, jest to wiersz Zbigniewa Herberta pod tytułem Potęga smaku. Niestety muszę pominąć tutaj szalenie ciekawy kontekst historyczny i opowiedzieć krótko, czym ten wiersz jest dla mnie. Mianowicie jest apelem, jest przesłaniem
dotyczącym estetyki, dotyczącym piękna i nauki o pięknie. Mówi o tym, że ten antyczny system wartości, to jest prawda, piękno i dobro, jest nie dość, że nadal aktualny, ale jest bardzo ważny nie tylko dla jednostki, ale dla narodu czy całej ludzkości. Tutaj pojawia się ciągle stwierdzenie, to nie wymagało wielkiego charakteru, a w gruncie rzeczy była to sprawa smaku. Chodzi o to, że człowiek, a już na pewno harcerz, powinien dbać o piękno, powinien dbać o estetykę. Nie tylko oczywiście tą estetykę wizualną, ale przede wszystkim o tą estetykę charakteru, estetykę duszy. Więc nie bądźmy byle jacy. Dbajmy o piękno. Tak jak już mówiłem, to jest pierwszy harc dla wędrowników. Niestety nie mogę obiecać, że następne będą się pojawiały regularnie. Ale mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym filmie. Z kolejnym harcem. W tym miejscu was muszę pożegnać. Czuwaj, bądźcie zdrowi. I do zobaczenia.